Teltonie jeszcze we śnie? Jak to rankiem? Jeszcze wcześnie. Rety, jadą samochody kieleckiego wojewody. Biegnie burmistrz Klimontowa. Gdzie jest służba hotelowa? Pan kielecki wojewoda już wysiada. Już na schodach. Bardzo groźny, z miną mopsa. Gdzie śpi trupa pana Drobca? Ściskam nóżki, w pas się kłaniam, nakryjemy do śniadania. Niech portierzy oraz boje drzwi otworzą na pokoje tych artystów, co śpią w łóżkach, pod kołdorami na poduszkach. Widzę strasznie dużo ludzi. Ja nie wiem, po co nas się budzi. Wojewoda się uśmiechnął. Panie Drobcie, proszę, niech no pan się zbudzi, bo jest moda stać, gdy mówi wojewoda. Niech pan wstanie, dość ziewania. Wojewoda nam się kłania. Proszę, żeby trupa cała wojewodę przywitała. Wojewoda się uśmiechnął. Panie Drobcie, proszę, niech no pan odwiedzi miasto Kielce. Będę panu wdzięczny wielce. Mam ja w Kielcach chorą wnuczkę. Może macie jaką sztuczkę, która wnuczkę mą rozśmieszy, rozweseli i pocieszy. Nie poskąpię wam nagrody. Jestem pewien waszej zgody. Już czekają samochody. Dziękujemy. Bez wątpienia skorzystamy z zaproszenia. Kiedy dobrzy są szoferzy, wszystko idzie jak należy. To najlepsze samochody odkrywane według mody. Pojedziemy gładko szosą, auta nasze lekko niosą. Już jadą nasi goście. Do środka gości proście. Na cóż potrzebni goście? Chyba jak dziura w moście. Artyści są z daleka. Nie można tak narzekać. Czy czasu nam nie szkoda? To w pracy jest przeszkoda. Artyści idą sznurem. Poproszę ich na górę. Proszę panów. Dzisiaj tłumnie trupa ta wystąpi u mnie. Wnuczka będzie zachwycona. Państwo przyjdą. Proszę do nas. Takie mam z nią utrapienie, powiem państwu tak z westchnieniem. Wciąż jej nudno, zawsze nudno. Wprost poradzić sobie trudno. Proszę zacząć przedstawienie. Występujcie jak na scenie. Dalej żwawo, dalej hopsa, niech się stara trupa Drobca. Niech przy łóżku mojej wnuczki pokazuje wszystkie sztuczki. Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Podobno jest kot w butach. Na wyspach Bergamutach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Widziano także osła na wyspach Bergamutach. Jest kura samograjka, znosząca złote jajka. Jest kura samograjka na wyspach Bergamutach. Na dębach rosną jabłka w gronostajowych czapkach. Na dębach rosną jabłka na wyspach Bergamutach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie. I tresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest słoń z trąbami dwiema i tylko wyspy nie ma. I tylko wyspy nie ma. Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura samograjka, znosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka w gronostajowych czapkach.
Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie. I dresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest słoń zrąbani dwiema i tylko wysp tych nie ma. I tylko wysp tych nie ma. Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach. Podobno jest kot w butach na wyspach Bergamutach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Widziano także osła na wyspach Bergamutach. Jest kura samograjka, znosząca złote jajka. Jest kura samograjka na wyspach Bergamutach. Na dębach rosną jabłka w gronostajowych czapkach. Na dębach rosną jabłka na wyspach Bergamutach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie w pomidorowym sosie. I dresowane szczury na szczycie szklanej góry. Jest słońc, co ma i nie ma, i tylko wysp tych nie ma. I tylko wysp tych nie ma. Brawo! Wnuczka klaszcze w ręce. Już się nie chce nudzić więcej. A ja chciałbym z tej radości ucałować drogich gości, podziękować im serdecznie i poprosić bardzo grzecznie, zamiast tułać się po świecie, u mnie wszyscy zostaniecie. Bez was żyć nie będę w stanie. Panie Drobsie, pan zostanie. Tomek będzie, choć jest młody, sekretarzem wojewody. Trupa więc dla mojej wnuczki niech wymyśla nowe sztuczki. No i trupa pozostała. Tak się bajka kończy cała. Pod tytułem rzecz to znana. Towarzystwo Brzechwy Jana.